Hejka, witajcie na moim kanale, ja jestem Madzia i witam się z Wami w kolejnym odcinku Daily. Dzisiejszy odcinek to będzie taki bardziej vlog, ponieważ jestem na stajni sama, jest godzina 7 rano, przyjechałam ogarniać stajnię i chciałabym Wam pokazać mniej więcej jak to u mnie teraz wygląda, bo ostatni raz nagrywałam taki odcinek rok temu i w sumie nie wiem, czy coś się zmieniło, więc jak obejrzeliście poprzedni odcinek i obejrzycie ten, to dajcie znać, czy jakaś moja rutyna jest inna. Chciałam najpierw zacząć od wypuszczenia koni na łąkę, ale padało dość mocno w nocy i się nad tym zastanawiam. Tu są dziewczynki, już Wam je pokazuję. Tutaj jest Sonia. Cześć Sonia. Przywitaj się. Tak, tu jest Sonika, przepiękna, proszę bardzo. A tam jest Rosa, o, schowała się w boksie. Chodź Rosa do nas. Co tam? U Was słychać? Czekaj, no co tak blisko? Ostrość się nawet nie zapała. Dziewczyny chodzą sobie tutaj po terenie stajni. Tam mają otwarty padok, mają dostęp do jednego placu i do drugiego, żeby miały więcej miejsca. Z tego względu, że jeszcze nie mają swojej wiaty, o której wspominałam tam, nie wiem, miesiąc temu, czy tam z dwa miesiące temu. Będziemy dopiero budować ją najprawdopodobniej jakoś wrzesień, październik. Co ty mi tu zielasz? Tak nudzę? Tak zanudzam? Będziemy budować im wiatę, więc na razie, żeby, wiecie, jak właśnie taka ulewa była, miały się... Ona mnie totalnie wyśmiewa. Na razie, żeby miały się gdzie schować... Sonia, no nie mogę z niej! Czy mogę? Więc żeby w razie ulewy miały się gdzie schować, są tutaj na terenie stajni, bo no wiadomo, nie mają wiaty, więc mają chociaż jakieś schronienie w postaci dachu. Tutaj sobie mogą boksy wybierać, przebierać jak chcą, a później docelowo będą stać na padoku, bo nasza stajnia to jest taka, wiecie, taka do karmienia, do jakichś takich ważnych sytuacji, że nie wiem, trzeba konia oddzielić albo trzeba jakoś coś wyleczyć, no to wtedy zwykle używamy stajni, bo my nie zamykamy w boksie, mamy taki wolny wybieg, konie są też szczęśliwsze, ale stajnia jest takim w razie W. No i tutaj jest też taki otwarty teren i jeśli tutaj by konie chodziły, to zaraz by tutaj było wszędzie błoto, a jednak nie chcemy, bo jak ktoś do nas przyjdzie czy coś, to żeby był chociaż jakiś kawałek ziemi suchej. Kto ma konie, ten wie, o co chodzi, więc zabieram się teraz za ogarnianie koni, dosyć gadania. Ogólnie ja zawsze rozpoczynam od wypuszczenia dziewczyn na łąkę, z tego względu, że one mają najgorzej, jeśli chodzi o przygotowanie jedzenia, bo muszę jej przygotować siatki i je pomoczyć. No i żeby nie czekała i się nie denerwowała, to zwykle wypuszczam wtedy na łąkę. Więc się zastanawiam, co ty się denerwujesz? Więc się zastanawiam, czy je wypuścić. Troszeczkę tutaj zalało, ale nie jakoś tragicznie. Zobaczymy, jak to wygląda pod stajnią. No, tak trochę. Tutaj mamy łąkę. Jedną, już mamy nawet drugą część. Zwykle konie chodzą po dwóch częściach na razie, bo jeszcze nie puszczaliśmy dziewczyn osobno na jedną i chłopaków na drugą, bo nie wiemy, jak jeszcze Apollo zareaguje na Rosę. Bo to nie jest tak, że my rozdzielamy klacze i wałachy, w sumie na razie tak wyszło na to, ale to nie jest celowy zabieg. Tutaj chodzi o to, że Apollo nie lubi się z Rosą i Rosa bardzo panikuje i dalej próbujemy jakoś ich powoli, wiecie, przyzwyczaić do siebie. Oni się też widzą przez płot, ale mimo wszystko Apollo się na nią rzuca i boimy się, że jak wpuścimy je tutaj i Apollo będzie bieg, wiecie, rozpędzony, żeby pogonić Rosę, nie zorientuje się, że są pastuchy i po prostu to zerwie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ona też może spanikować, jak zobaczy, że koń biegnie w jej stronę, więc jeszcze się z tym wstrzymujemy, jeszcze się więcej, żeby poznawali po prostu przez płot. I docelowo chciałabym, żeby oni się już wszyscy połączyli, znaczy oprócz Soniki, bo Sonika to musi stać na moczonym sianie, ale no na łące mogłyby wszystkie chodzić sobie razem i się widzieć, tak? A na razie muszą być rozdzielone, więc Rosa ma chociaż Soniczkę w postaci koleżanki, Sonika ma Rosę, ale chciałabym jeszcze docelowo, żeby właśnie wszystkie konie mogły razem chodzić już na łąkę, żeby mogły się tam razem wspólnie docierać, bawić i tak dalej, żeby miały ze sobą ten kontakt nie tylko przez płotek, jak tutaj na padoku. Stwierdziłam, że wypuszczę je na łąkę. Posiedzą sobie tak z godzinkę, zanim ogarnę, więc nie tak długo. One są też przyzwyczajone w sobie do łąki, bo chodzą już regularnie, więc zobaczcie, jak one tu wpadną pewnie. No, idźcie. Pamiętacie, jak one się bały? Dalej się boją. Minęło już, nie wiem, minął miesiąc i wchodzą tu praktycznie codziennie, ale codziennie się boją, więc to są takie kobyłki po prostu. O, no właśnie.
ale wchodzą. Jak już wbiegną, to wbiegną, więc chciałam to nagrać. O! One są naprawdę niemożliwe, żeby już przez ponad miesiąc bać się przechodzić przez tą samą furtkę, przez którą przechodzą codziennie, bo z jakiś ponad miesiąc temu dotknął Sonikę lekko prąd i ona sobie to zapamiętała. To jest po prostu hit. Jak widać, nie tylko kobiety są pamiętliwe, ale kobyły również. Kolejnym moim krokiem jest uzupełnienie czajnika, ponieważ musimy zalać wysłodki. A Siwulec jak zwykle na mnie czeka. On to jest zawsze mi wierny i czeka, aż w końcu go nakarmię i do niego podejdę, tak? Siwulec? Przygotowuję jeszcze wysłodki do zalania. Na razie wiaderko będzie sobie czekać, aż woda się zagotuje. Kolejnym etapem mojej stajennej rutyny jest zebranie siatek i ich uzupełnienie. Zabieramy, bo Sonika, jak wspomniałam, już musi mieć moczone siano, to już mówiłam Wam długi czas temu, ponieważ Sonika niezmiennie od ponad pół roku już w sumie będzie, od lutego, tak? No to jeszcze nie minęło chyba pół roku, czekajcie, co mamy, sierpień, no minęło. I co jest najgorsze, zaczyna padać, no ale konie się same nie nakarmią. Najpierw przygotowuję siano dla dziewczyn, a później dla koni, bo dla koni jest mi łatwiej dać, a dla dziewczyn musi się moczyć minimum te 15-20 minut, więc już wolę to zrobić szybciej, żeby w tym czasie, zanim dam kolejne, już się to zrobiło. Siatki uzupełnione. Bardzo ciężko się wyrywa z tego balota. Będę musiała go chyba popchnąć i rozwalić. A później jeszcze dorobić dwie siatki, żeby były na później. Czajnik się zrobił, więc zalewam. Zaczęło padać, ale konie się same nie nakarmią, więc staram się coraz szybciej, bo jak nam tu zaraz lunie, to będzie kiepsko. Ja konią uzupełniłam już drugi kosz. Idę teraz ogarnąć siatki i śniadanko dla koników. Moja mama też była na stanie wczoraj do późnego wieczora, więc widzę, że tutaj właśnie wody mają. I tutaj na tym padoku i na padoku dziewczyn. Więc tu już tym się nie muszę zajmować. Siatki, update odwrócone. Jeszcze chwilę muszą poleżeć i idziemy szykować śniadanko. Już mam dosyć po prostu takiej mokrej pogody. Nienawidzę, kiedy jest taka pogoda na stajni, z tego względu, że bardzo łatwo się człowiek brudzi i to wszystko, to siano, ten piach się wszystko przylepia. Ja dopiero co bluzę ściągnęłam z prania i zobaczcie, tragedia. Już jestem cała brudna. Miałam w ogóle w planach pojeździć, ale nie wiem, czy pojeżdżę, ponieważ co chwilę tak się zanosi na jakiś większy deszcz, a siwie nie za bardzo przypada jeździć taką pogodę, ja też. Więc w sumie nie wiem, czy nie przyjadę może później. Pomyślimy. Dziewczynę już wpuszczam, bo widzę, że chcą prrt wejść. Powoli, powoli, bo ślisko. No, już im się nie podoba być na łące, więc sobie same zbiegły. Już lepiej. Ej, kobyłka, już, wyjdź, standardowo, ty tu się wpychasz, tak? Wyjdź. Ja już im przygotowuję śniadanie, a jeśli chcecie zobaczyć, co jedzą, to zapraszam do foodbooka. Nagraliśmy już dla Was taki odcinek z aktualizacją ich jedzonka, więc tam już wszystko znajdziecie. Nie będę tutaj tego powtarzać, więc już zabieram się za... Ej, jak się gryzą, Boże Święty, kobyła, ale ona jest dzisiaj niedobra. Chyba nie podoba jej się pogoda, nie wiem. Taka jakaś jest agresywna. Okej, już zaraz będzie jedzenie. Chwila. Zamykam. I nie ma wstępu. Siano rozwieszone. Ja już sobie odpuszczę dzisiaj jazdę. Z tego względu, że ciągle tutaj tak kropi. A ja już jestem cała mokra. O proszę. Buty już mi przemokły. Myślałam, że pojeżdżę. Ale niestety. Sonia dalej tutaj czeka. Jeszcze musiałam poczekać na podanie im wysłodki, Boże, na podanie im jedzenia, bo wysłodki się nie zrobiły, więc jeszcze musiałam zalać drugi czajnik i to ogarnąć, ale już są gotowe. Proszę bardzo, tutaj mają michy i powiem Wam,
że nie wiem, ale jestem tak wdzięczna mojemu tam znajomemu, który dał mi właśnie przepis na tą moją paszę, którą mogę sobie teraz tworzyć sama, bo konie to tak wcinają, ale tak wcinają, że ja jestem w szoku. Nic nie zostaje, nic nie marudzą, jedynie rosa wysypuje, ale ona to jest rosa trochę upośledzona, jeśli o to chodzi. Trochę nie ogarnia. Naprawdę, Sonika była takim totalnym niejadkiem, a teraz rzuca się na to i je. Jeśli jesteście ciekawi, co to jest za moja pasza, moja, tak w cudzysłowie, no to zapraszam do odcinka z foodbooka, bo tam się dowiecie. Naprawdę Sonia już nie może wytrzymać, tutaj się rzuca, rży co chwilę, bo jest już taka głodna i tak jej to smakuje, a zawsze nawet jakieś takie, wiecie, najlepsze musli, jakieś gotowe pasze, ona potrafiła zostawiać i nie jeść. Ja się martwiłam, że dlaczego ona tak nie je, ale po prostu była wybredna. A teraz nic nie zostaje, naprawdę jest super. A jeszcze zapomniałam, bo dorzucę im po buraczku, może nawet po dwa, więc już to ogarnę. Damy wam buraczki. Siup, tu jeszcze mi jakieś zostały. Czy ty możesz się uspokoić? Chłopaków nie chowam do boksu, bo oni sobie nie przeszkadzają, każdy ma swoje, nikt nikomu nie zabiera, siwy i takie dłużej, więc Apollo nie gania. O, dobry buraczek? Więc już sobie jedzą tutaj, żeby nie iść tutaj do dziewczyn. Oj, jeszcze mogłabym posprzątać te kupy, ale mi się nie chce. A tam jedzą dziewczyny. To by było na tyle z mojej porannej rutyny na stajni. Ja już się będę zaraz zbierać do domu, poczekam tylko aż konie zjedzą. Sonia już nie mogła wytrzymać, już tutaj szamie. Nie, Sonia? Więc ja już uciekam, dajcie znać, czy pamiętacie moją poprzednią rutynę, czy coś się zmieniło, jak to wygląda. Wydaje mi się, że troszkę się zmieniło, ale chyba nie aż jakoś bardzo drastycznie. Konie są nakarmione, napojone, dziewczyny nawet były na łące. Tutaj jeszcze przyjadą około właśnie 12-13, jeszcze pewnie po południu, więc jest szansa, że jeszcze chłopaki pójdą na łąkę. No chyba, że dalej będzie tak padać, no to wtedy zobaczymy. Ale tak to jeszcze jest, że wypuszczam kucyki, w sumie to nie było właśnie wszystko, bo jakby była pogoda ładna, to by wyszły i chłopaki też na łąkę, albo gdzieś indziej tutaj bym ich wpuściła na teren stajni, gdzie jest trawa, kucyki by poszły na łąkę, ale ze względu, że jest trochę mokra trawa, to nie chcę. Dziewczyny były na krótki czas, więc tam im nic nie będzie, ale po prostu kucyki, to wiecie, to trochę inaczej niż konie, więc dlatego. Okej, no to już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, na kolejnym daily. W sensie już jutro się widzimy o godzinie 17. Pa, pa!